Dogecoin to kryptowaluta, która pochodzi od mema i w założeniu miała być żartem. Jednak ostatnie potężne wzrosty ceny tej kryptowaluty oraz zainteresowanie najbogatszego człowieka na świecie, czyli Ilona Maska, spowodowało, że Dogecoin zgromadził wokół siebie wierną społeczność. Dzisiaj pokażę ci jak kupić kryptowalutę Dogecoin na giełdzie Binance. Zanim kupisz Dogecoina, warto przygotować odpowiedni portfel kryptowalutowy. Następnie zlokalizuj Twój adres Dogecoina, na który przelejesz środki. Kolejnym krokiem będzie już kupno Dogecoina na giełdzie Binance. Ja jestem CyberCoach, to jest kanał Cyberbiznes. Jeżeli podoba Ci się tematyka kryptowalut blockchain oraz biznesu w sieci, to już teraz zostaw łapkę w górę pod tym filmikiem. Zasubskrybuj kanał i wciśnij dzwoneczek, żeby być na bieżąco z moimi filmami. Pamiętaj, że inwestowanie w kryptowaluty wiąże się z dużym ryzykiem i ja nie jestem doradcą inwestycyjnym, a wszystko co powiem to jest moja osobista opinia. Na początek zastanów się jaką kwotę chciałbyś zainwestować w kryptowaluty. Zasada w tym świecie jest taka: zainwestuj tylko tyle, ile możesz stracić. Więc zwykle nie inwestuje się więcej niż 10% swoich oszczędności. Jeżeli inwestujesz w mniejsze kwoty, to w zupełności wystarczy darmowy portfel software'owy może to być portfel o nazwie Exodus, który jest intuicyjny i przyjazny dla początkujących użytkowników świata blockchain. Jeżeli jednak decydujesz się na inwestycje z większymi kwotami, warto zastanowić się nad zakupem portfela sprzętowego. Oczywiście ten portfel już nie jest darmowy i należy e, za niego zapłacić, jednak gwarantuje większe bezpieczeństwo w przechowywaniu Twoich kryptowalut. Właśnie otworzyłem portfel Exodus. Zlokalizowałem kryptowalutę Dogecoin. Jak widzisz, moje konto jest puste, mam tutaj 0 Dogecoinów. Twoim zadaniem jest zlokalizowanie adresu Twojego portfela. Więc wybieram opcję Receive i zobacz, tutaj jest adres, na który należy wysłać Dogecoiny, które zakupisz na giełdzie kryptowalut. Możesz kliknąć Copy i ten adres jest kopiowany. Ten adres należy wykorzystać na giełdzie kryptowalut i przesłać trochę Dogecoinów. Właśnie zalogowałem się na giełdę Binance. Pamiętaj, że przy logowaniu należy się odpowiednio zabezpieczyć. Włącz opcję 2FA, czyli Two Factor Authentication. Wykorzystaj do tego aplikację Google Authenticator. Jak najszybciej kupić Dogecoina, jeżeli jeszcze nie wszedłeś w świat kryptowalut? Po rejestracji na giełdzie Binance, jeżeli jeszcze się nie zdecydowałeś, tutaj u góry zostawiam Ci link, gdzie krok po kroku pokazuję Ci, jak dokonać rejestracji na giełdzie Binance. Poniżej tego wideo znajdziesz również link rejestracji na tej giełdzie. Jeżeli chcesz kupić kryptowaluty, to przychodzisz tutaj i możesz kupić wykorzystując kilka opcji. Ja wybiorę opcję karta, kredytowa bądź debetowa. Jeżeli posiadasz kartę kredytową lub debetową, możesz kupić różne kryptowaluty za złotówki, na przykład bitcoina, kryptowaluty giełdy Binance jak BNB czy stablecoina BUSD. My w tej chwili kupimy kryptowalutę USDT. Jest to stablecoin, to znaczy kryptowaluta, która stara się odzwierciedlić aktualny kurs dolara amerykańskiego. Spisuję tutaj powiedzmy mm, równowartość 100 dolarów, około 381 złotówek i klikam opcję Kup USDT. Tutaj mam podsumowanie. Jak widzisz, giełda pobiera prowizję za kupno kryptowalut, jest to około 7 zł. No i klikasz potwierdź, następnie kupujesz te kryptowaluty. Jeżeli już zakupisz Stablecoin USDT, możesz teraz bezpośrednio je wymienić na Dogecoina. Przechodzisz do zakładki Handlu i wybierasz opcję Konwersja. Jest to najłatwiejszy sposób wymiany jednej kryptowaluty na drugą, więc powiedzmy, ja wymienię 10 dolarów na Dogecoina. Tutaj wpiszę Doge OK. Klikam na podgląd konwersji. Zobacz minimalna kwota wynosi 20 dolarów więc OK. Kupię za 20 dolarów. Klikam podgląd konwersji i otrzymam 38, około 38 Dogecoinów. Klikam konwertuj, wyświetl status i w tej chwili mm, zakupiłem Dogecoiny w ilości około 38. Teraz możesz zacząć handlować tymi e, kryptowalutami na giełdzie Binance. A jeżeli chcesz, e, powiedzmy, zainwestować w jakąś kryptowalutę w dłuższym terminie, to najbezpieczniejszym sposobem przechowywania tych kryptowalut jest przelanie środków z giełdy na zewnętrzny portfel. Dlatego pokazywałem Ci zewnętrzny portfel Exodus, gdzie możesz przechowywać te kryptowaluty. Dlaczego w dłuższym terminie nie warto e, trzymać pieniędzy na giełdach? Są różne powody. Pierwszym z nich może być hakowanie takiej giełdy, zamrożenie środków przez tą giełdę i może się wydarzyć wiele więcej tutaj zdarzeń, które po prostu zablokują Twoje środki. Teraz, jak przelać Doge coiny na zewnętrzny portfel? Przechodzimy do zakładki Portfel, wybieram opcję Portfel Spot. Poniżej znajdziesz kryptowaluty, które posiadasz w swoim portfolio. Mam tutaj Doja i wybieram opcję Wypłata. Teraz należy podać adres portfela, na który chcesz wypłacić Doge. Dlatego teraz przychodzę do portfela Exodus. Jeszcze raz wybieram opcję Receive i kopiuję adres, na który chcę przesłać moje kryptowaluty. Wklejam ten adres. Jest to sieć DogeCoina. Jeżeli chcesz przesłać kryptowaluty DogeCoin z giełdy Binance na zewnętrzny portfel, to minimalnie musisz posiadać 100 sztuk, żeby je przesłać. Rzeczywiście to jest zbyt mała kwota. I tak naprawdę no nie ma sensu, żeby przesyłać ją na zewnętrzny portfel, ale tak jak mówiłem, jeżeli masz większej ilości kryptowalut, warto je przesłać na swój portfel, którym ty możesz zarządzać i posiadasz klucze prywatne do tego portfela. To już wszystko w tym wideo: właśnie kupiłeś swoje pierwsze kryptowaluty. Zostaw kciuka w górę i koniecznie komentarz dla zasięgów. Do zobaczenia w kolejnych materiałach. Mówił cybercoach.